piensa, male. Panie, taka kłosa przedpotopowe to jest na przyrząd, czyli narzędzie. Ale i to trzeba mieć, bo gdzieś koło słupa, czy gdzieś nie można zajechać tym kombajnem. Trzeba iść kosu wyciąć, żeby się nie zmarnowało, no. No to zostanie ten snopek, a na całym polu to może iść 10. To i pół metra, a pół metra to piechotu nie chodzi. Chciawszy egzystować, to w każdym miejscu trzeba być oszczędnym i wytrwałym. Po samym brzeszku, żeby się nie porybniła, bo jak się porybni, to już nie kosa. Łosełku nie nałoszczy, bo będzie a jak dobrze poklepana, to tylko fiu, fiu, fiu. Widzę, że dzisiaj jest ładna pogoda, to szybko musimy obrządzać i dokończyć żniw. No bo siano jeszcze musimy podwozić. No tak zimie, bo śniadanie zjemy i będzie dalej głodni. Proszę, herbatkę. Toć tam, toć tam. Bo pogoda ładna i musimy się brać za robotę. Tak jest. A te roboty to i nie przerobi teraz, bo opóźnienie właśnie w rolnictwie nam się zrobiło takie, że okropne rzeczy. Lało i lało, panie, a teraz suszy i ziareczka będą wylatać. Nie ma co płakać, maszyny są, to zbiero. Akumulatorów brak do tych ciągników. Tak, że trzeba w konia zapalać, no do czego to podobno. Tego nie ma, tamtego nie ma. Oj, okropne rzeczy.
dobrze, czyste i wydajne będzie. Będzie z hektara jakieś ponad 30 metrów będzie. Mówiłem, że kosa się zawsze przyda. Tak jak i tutaj troszkę kombajna nie może wjechać, kosa potrzebna. I zawsze wszystko się przyda, jak jest w porządku. O. Tylko, że... Ten pata kosa... Daj, dziadku, ja potnę trochę. No dobra, jeszcze trochę. Masz. Jedziesz trochę. Panie kierowniku, myśmy wczoraj skombajnowali część swojego zboża i bym się chciała zorientować, kiedy byśmy mogli mieć sprasowaną słomę. Proszę panią, w tej chwili jest taka sytuacja. Mam awarię dwóch pras. Do jednej dopiero obiecał mi serwis, że przyjedzie może od poniedziałku do środy w tym czasie. U drugiej prasy urwane są dwie igły i trzecia prasa, który najlepszy był, po prostu najlepszy. Jak pani zna może tutaj Przetackiego najlepszy był. Tak mu się psuje ta prasa, że naprawdę nie wiem kiedy. No ale tak, myślę, że gdzieś za tydzień powinniśmy zrobić to. Jeśli nie w SKR-ze, ni w pomach, nigdzie. I kosiarki stoją, trawy nieskoszone, stwardniały i żadna kosiarka nie może pracować, bo kierownik nie ma części. Rolnicy narzekają na nas, że to my, nie, że to, że tamto przestoje, ale przez rolników. Proszę zobaczyć, jakie to, takie eksponaty na polu się znajdują. Właśnie w maszynę to, prawda, rwie cały ślimak. I potem stoi się 3 czy 4 godziny, remontuje się. U nas nie ma mechanika, samemu trzeba robić. I nie ma kto pomóc, samemu trzeba to robić. Ale żeby rolnicy, prawda, zebrał taki eksponacik, sobie wyniósł gdzieś tam na drogę, położył, a to potem maszyna się psuje tylko przez to. Nie leni się, to mu się zieleni. A kto tak lejkum po lejkum puszcza to, patrzyć to i kolana mu wyłażył z majtek. A kto nie tego nie posiwa, to niech się nie spodziewa. Mowa o czym? Oszukać to się ziemi nie oszuka, tylko się sam może oszukać. Od myśli do cesarza wszystko żyje z gospodarza. Tak. A jakby tak wszyscy nie mieli? Mamy tutaj PGR-y. Boże ty mój. Biedota wszystko. A jak się kierownik trafił taki, że miał ze dwie kochanki, ze trzy? No wszystkiego mało było. A teraz troszkę dochodzą trochę. Może mają lepszych tych kierowników. Masz trochę, spróbuj, masz.
O, widzisz, jak to pięknie ci idzie. Dobrze. Słucham pana. Dobrze, chodzi o ten regulator. Już go zaglądamy. Pali się. Kluczyka, ósemeczki. Już oglądamy. Ale już pan coś skosił, czy nie jeszcze? Jeszcze nic, dopiero nie możemy ruszyć. Aha, ruszymy dzisiaj. Tak. To jest ósemka zaraz, to jest. A zboże już dojrzałe. No tak. Już można rąbać coś teraz. Nie możemy się doczekać na pomoc z pomu. To dobrze, że chyba jeszcze dyspozytor się zgodził, że jeszcze wysłał pana mechanika. A jeśli chodzi o dyrektora technicznego, to w ogóle wczoraj odmówił. Odmówił jakiejkolwiek pomocy rolnikowi. W każdym bądź razie. Dopiero dyspozytor przyjął zamówienie. A tu zboże czeka, pogoda dopisuje. Gwarancji dużo jest, wszystko przez to może. Tak. Nie gwarancja, to by tam... A rolnik nie zawsze jest sam w stanie, żeby sam sobie poradził. Z jednego drzewa, jak to się mówi, takie przysłowie, krzyż i łopata. Przed jednym czapkę zdejmają, a drugim gówna wyrzucają. Co mu się dzieje, ma? Jeszcze będzie rok dobrze, dokąd nie pójdzie ten wnuczek do wojska. Widział pan żylaki, jakie ma. Poczekajcie, bo już mi pot zalewa oczy. Powinienem pomyśleć i coś kupić, żeby to jakiś transporter, żebyśmy lżej mogli to zboże tutaj ładować. W ubiegłym roku tak było i w tym roku tak. No już to zniesiemy, moja droga, rusz już. Może na przykład się poulepszy trochę, no. Wiesz. Ej, to jest gimnastyka wiejska. Dobra. Thank you.
nie jesteś zmęczony, zaraz no. Się coś przygotuję, tylko nie było nawet czasu pozmywać w dzisiejszym dniu. No, no to co, już po żywach. No już, można powiedzieć, że już. Dobry czas, dobre dnie, no traciliśmy, bo dobrze się zebrało, jest suche, ładnie i... Dobrze, dobrze jest, suche, ładnie i plonowało dobrze, także wszystko no to... dobrze. Stanisław, no jak tam idzie? No ciężko idzie, szczególnie na lidze. No jak, ile no, czasu jest, jeszcze pociągniecie dzisiaj wieczorem? Jeszcze 2 godzinki pogociągniemy. No to ładnie. No, staramy się.